Okej, siema, generalnie w poprzednim odcinku całkowicie prawdziwej anarchii SMP zostałem zbanowany. Jednak po jakimś czasie Flameusz napisał mi komentarz XD. Co stosując zasadę odwróconej psychologii mówi, że istnieje 93,3% szans na to, że mnie odrodzi. Ale oprócz tego pojawił się komentarz Iroxa, który również gra na anarchii, co biorąc pod uwagę liczbę XD sprawia, że jest już 99,99999% szans na to, że zostałem odrodzony. Czas więc sprawdzić, czy dalej mam bana. Ale to nie wszystkie komentarze, również Turbit napisał taki komentarz: coraz umując sprawę retrospektywnie na drodze dedukcji można dojść do konkluzji, iż abstrahując od altruistycznych zagadnień metafizycznego pietyzmu może powiedzieć, że Turbit ma w 1% rację. Ale to dalej nie wszystko. Drawiust skomentował mój film oraz w poprzednim odcinku powiedziałem, że Felipe za mnie odrodzi. Daje to już 100% pewność, że nie mam już bana. Dobra, udało mi się zalogować. Zaraz, czy to Dexsi? Kurde, zabił mnie. Okej, diamentowy miecz powinien wystarczyć do pokonania zielonego ludka. O jeny, teraz dzięki całemu setowi powinienem dać radę. Kurde. Okej, zestaw małego anarchowicza musi wystarczyć. Na luzie uciekłem dzięki Elytrze. Omygle, udało mi się go zabić. O tak, ale dropnął mi fajne rzeczy. Dobra, słyszałem, że Felipeza zniszczył Amonkus Susafomiego i znaczy myślę, że pora zniszczyć Amonkus Susafomiego. Tak, ale zniknął. Watchmy Godbridge. O kurcze, czemu ludzie, co mnie odrodzili, mnie zamknęli? Nie wyjdziesz, ha. Reasumując sprawę retrospektywnie na drodze dedukcji dochodzę do konkluzji, iż twoje idiotyzmy na temat mojej aparycji intelektualnej są wręcz efemeryczne. Moja intuicja nie obliguje mnie do dalszej konwersacji, biorąc pod uwagę aspekt tego wydarzenia. Nie mam zamiaru polemizować z tobą na ten temat. Mam zamiar się ambiwalentnie stąd wydostać. Ajajaj. Okej, czas zemścić się na tych ludziach. Ha. Okej, teraz będę udawał Felipeze prank na gościu, co gra na legitnej anarchii. Śmieszny prank na nim, śmieszny prank, troll prank. Siemasz Irox, to ten, no jak tam u ciebie? Ha. Chodzę se na anarchii. O kurde, czy to całkowicie dobrze schowane drzwi? Jak wbijecie 28 milionów łapek w górę, to tam wejdę. Dobra, wchodzimy. O kurcze, ale on ma obsydianu. Mam dziwne przeczucie, że powinienem go zniszczyć. O nie, widzowie, Dexsi się sklonował i mnie goni. Gdzie ja się zrespiłem? Zaraz, sami, co ty mówisz, że jak zrobię ten skok, to dasz mi milion serc? O kurcze, Sagi nie kłamał, faktycznie mam bardzo dużo serc. Dobra, ten kryształ to łatwo z nim.
No i super, będę teraz tak spadał w nieskończoność. Ohohoho, a co ty mi mówisz, że dasz shulkera wypełnionego zawalonymi książkami niemożliwymi do przetworzenia przez serwer? Aha.